Witam Was tutaj, cześć i czołem, Awizonosz. I może by tak polatać trochę inaczej? Aktualnie doskonale wiecie, w jaki sposób latam dronem. A właściwie jakim latam dronem? Zwykłym, tradycyjnym, z góry, ładnie patrzymy do przodu, w dół, patrzymy z lotu ptaka. I w ten sposób nagrywam dla Was wszystkie inwestycje. Czasami oczywiście wylatuję trochę bliżej, zaprzeglądam się w różnych aspektach, natomiast to nie jest mistrzostwo, jakie można było zrobić przy różnych inwestycjach. Co mam na myśli? Oczywiście latanie dronami FPV. Nie jest to zabawa tania i łatwa w realizacji, trzeba się nauczyć i później wszystkie pozwolenia pozyskać, ale później można zrobić dosyć ciekawe elementy i aspekty w lataniu. Jakie? A tu macie przykłady z kanału z Tramwajów Podczaskich, gdzie faktycznie całkiem ciekawe ujęcia nagrywają. Nie podam wam nazwy autora, bo tramwaje tego nie piszą, natomiast faktycznie macie link do tych filmów, które teraz widzicie. Takie aspekty, takie latanie nad różnymi inwestycjami w całej Warszawie mógłbym realizować. A może chcielibyście dorzucić się do takiej zbiórki na takiego drona, abym wtedy mógł polatać z innej perspektywy, na przykład nad Warszawą Zachodnią, czy innymi inwestycjami, które są realizowane w całej Warszawie. Średnica, budowa metra, a może trasa łazienkowska. To wszystko jest możliwe, tylko i wyłącznie zależy od Was. Zachęcam Was do zbiórki na Patronite. Link do niej macie w opisie i w karcie. I w ten sposób możemy trochę rozwinąć bardziej filmy na kanale Awizonosz, aby nie były standardowe. Znaczy, aby standardowe cały czas były, ale były też ujęcia takie specjalne, bardziej oddychane, zupełnie inne. Oczywiście to by nie oznaczało, że aktualne filmy by odeszły i by ich nie było, tylko i wyłącznie to byłby rozwój w postaci kolejnych, nowych filmów z trochę innej, ciekawej perspektywy, gdzie normalnie nie wlecę i w taki sposób ciekawe, z muzyczką i z jakimiś bajerami nie wlecę. Więc dajcie znać, czy jesteście tym zainteresowani. Jak coś, macie do tego linki i w karcie również macie tam informacje dokładnie, gdzie to robić. A jeżeli macie jakieś inne propozycje, pomysły i przemyślenia o tym wszystkim, co właśnie powiedziałem, piszcie w komentarzach. Oczywiście głównie bym nagrywał w Warszawie, bo tutaj mamy łatwiejsze elementy, jeżeli chodzi o wszystkie pozwolenia i o to, że też muszę mieć obserwatora, więc muszę tam pojechać nie tylko i wyłącznie sam, tylko również ze sobą, którą też przydałoby się opłacić, żeby na marne tym nie stała. Natomiast te aspekty dałoby się zrealizować właśnie, gdybyście po prostu się dorzucili do tej zbiórki i później też to będzie jeden z aspektów, który będzie po prostu wykorzystywany przez aktualnych wspierających na Patronite. A jeżeli chcecie mnie pasywnie wspierać cały czas przy realizacji kolejnych filmów, to na Patronite też macie po prostu do tego link, gdzie możecie zostać patronem Awizonosza w zależności od kwoty waszego finansowania na odpowiednim bilecie. I w ten sposób będziemy razem wszystko tworzyć, aby kolejne filmy były to coraz bardziej ciekawe, odjechane. No i to się wszystko nie zakończyło, tylko coraz to bardziej rozwijało. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!